Justyna Kowalczyk zabrała głos po śmierci męża. Wystarczyło tylko jedno zdanie. Justyna Kowalczyk zabrała głos po wstrząsających informacjach o śmierci jej męża, które obiegły dziś media. Gwiazda sportu opublikowała w swoich mediach społecznościowych wpis, w którym zawarła jedno krótkie, ale jakże wymowne zdanie. Wieści o nieoczekiwanym zgonie Kacpra Tekieli, męża Justyny Kowalczyk, spadły na media jak grom z jasnego nieba. Nikt nie mógł się spodziewać, że w życiu sportsmenki dojdzie do tak druzgocącej tragedii. Justyna Kowalczyk w żałobie. Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli byli małżeństwem niecałe 3 lata. W 2021 roku na świat przyszedł synek pary, któremu rodzice nadali imię Hugo. Nic nie wskazywało na to, że ich szczęście ma wkrótce dobiec końca. Nieoczekiwanie, w czwartek poinformowano o śmierci 38-letniego męża sportsmenki. Mężczyzna zginął podczas samotnej wspinaczki w Alpach. W okolicach szczytu Jungfrau spaść miała lawina, która najprawdopodobniej zabrała go ze sobą. Justyna Kowalczyk przerywa milczenie. Nikt nie spodziewał się, że Justyna Kowalczyk tak szybko zechce oficjalnie skomentować informacje o śmierci swojego męża. W czwartek po godzinie 15. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawił się jednak poruszający wpis. Był najcudowniejszy. Był najpiękniejszą osobą na świecie, napisała po angielsku i po polsku multimedalistka Igrzysk Olimpijskich. Gwiazda zdecydowała się wyłączyć swoim fanom możliwość komentowania posta. Mąż Justyny Kowalczyk nie żyje. O wypadku męża Justyny Kowalczyk szwajcarskie służby zostało poinformowane już w środę. Z powodu trudnych warunków pogodowych, nie udało się jednak wysłać śmigłowca. Ciało 38-latka zostało zlokalizowane w czwartek rano. Kacper Tekieli był doświadczonym alpinistą i instruktorem wspinaczki sportowej. Śmierć mężczyzny skomentował również Polski Związek Alpinizmu. Niestety to prawda, chociaż bardzo smutna, Kacper Tekieli zginął 17 maja w lawinie na Jungfrau. Był nie tylko świetnym wspinaczem, ale emanującym pozytywną energią człowiekiem. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia, czytamy na stronie BZA.